Z dyskusji, jaka była na dwóch sesjach w serii Miasto Przyszłości, ja bym wyciągnął taki wniosek, że mamy problem rozlewania się miast w Polsce i główną przyczyną tego są luki w prawach, w prawie dotyczącym planowania miast. To jest ustawy sprzed lat, które w gruncie rzeczy doprowadziły do tego, że tylko 30% powierzchni miast polskich ma plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których można regulować sposób zabudowy, prawda? Gdzie miejsca pracy, gdzie mieszkania, gdzie usługi, gdzie tereny zielone i temu podobne. Pozostałe 70% przestrzeni miejskiej to jest obszar, na którym decyzje o budowie czegoś to są indywidualnie podejmowane tak zwane WZ-ki, które pozwalają na przykład często budować jakiś izolowany obiekt kilometr od najbliższej drogi, 5 kilometrów od źródeł wody i temu podobne. I to jest problem, na który właściwie wszyscy zwracali uwagę, że trzeba coś z tym zrobić.